Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Hubianko. To jest kolejny odcinek z Metro 2033 Redux. I jesteśmy dzisiaj sobie tutaj na tym już powierzchni ziemi, w niby strasznym miejscu. Zobaczcie, buty, ta muzyka, która mnie naprawdę dobija w jakimś stopniu, jest straszna, totalnie. I taki test ogólny dzisiaj. Stój, już się. Słychać te skrzydła. Dobra, poleciały sobie gdzieś tam. Właśnie, tak mówię, odnośnie testu, to nagrywam dzisiaj na programie Action. Nie Fraps, tylko Action. Dawaj, panie, mogę odchodzić. Tam jest. Błędę ci urody, pójdę prawo! Dobra, ty weź wal, bo mi szkoda amunicji, naprawdę. Weź uciekaj dalej, gdzie to jest, tam gdzie mamy iść. Dobra, to walę, jak skoro muszę, to. Dobra. Chyba... W sumie wolę strzelać takimi delikatnymi strzałami, naprawdę, bo... że tak powiem, to lepiej działa, jeśli chodzi o mój zapas amunicji. A ich jest tutaj sporo, no to... Trzeba oszczędzać ammo. Armor. Co jest? Uciekać? Udało się. Fajnie wskoczyliśmy. Dobra. Jak na razie na action się nagrywa fajnie, bo... My возвращались w metro. Я чувствовал, что мне в нем уютней, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Dobra, no to zatem... Nasz przyjaciel ma tam znajomych podobno. Jeśli my nie znajdziemy moich koryszy, to lepsze, co my możemy, to szybciej odsąd świecić. Ja pamiętam tę reszoteczkę. Trzeba prosto... Wyłącz latarkę może. Ja nie pralizaję. Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. I go zastrzelam. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну конечно. К хозяину так хозяину. Хиба го бьем. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли. Закончим позже. Двигай, двигай. Ciekawe, co my mamy zrobić, co? Iść z nimi, czy może osłaniać plecy i w razie niebezpieczeństwa pomóc bronią. Glejo, tam niczego nie zabył. Co to szmotki? Weź to, weź to! Da nie, тут ni хрена, tylko krysy. Ладно, тогда снялись. No to z tego, co ja tutaj widzę, to... ...30 i 18. Ta sama sytuacja, to może zmienimy broń, chociaż... Chociaż tu się głupio celuje. Dobra, wezmę moją broń, która jest już niby ulepszona, zmodyfikowana.
Tak zatem zrobimy. I chyba pójdziemy, tak? Dobra, tam trzech już zabiłem. Takimi naprawdę bardzo, bardzo ładnymi seriami tutaj. Kto go tam zabił? Dobra, chyba się udało. Co? Nie chcę skakać, ponieważ, że tak powiem, mam tutaj karabinek inny, więc możemy sobie... Czy żyłeś, czy nie? Bo... 31 ammo? To też tak działa. Dobra, no to bierzemy mój. Więc gra się na to przygotowała, dobra. On zapalony był? Wybuch. Dobra, myślę, że coś tam będą mieć amunicję. Ziomki. Dobra, ja najpierw idę tędy, bo się strasznie boję. Jak jeszcze byłem z tamtym typkiem, mogę was uratować, jak chcecie. Może by mi pomogli. Ale oni się chyba nie przejmują najwidoczniej zaistniałą sytuacją. Wręcz przeciwnie. A to co to było? Nie wiem, czy to takie lagi gry, czy to jest... Wo! A oni serio giną. Nie wiem, czy ktoś mnie odsłania z góry, czy... Dobra. Zabity. Ty masz ammo do tego strzelby, tak? To jest chyba kokta. Kurde, tej amunicji to naprawdę jest tak dużo, co nic. No chociaż na jakimś jednym etapie mogłoby być trochę tego więcej, a nie takie 6 amunicji. Muzyczka gra tutaj sobie. Dobra. Tutaj nic nie zrobimy. O. Amunicja wreszcie. Gdyby tak każdy typek miał po 11 ammo, to byłoby ciekawiej. Dobra, zróbmy ciemno, bo to się przyda może. O, tak. To się nazywa zapas amunicji. To jest chyba to samo, tak? Nie, to jest coś innego. Dobra, to niech będzie. To jest ammo dla rewolwera. Amunicja tutaj. To też chcę, ten koktajl. Mołotowa. Dobra, coś ciekawego. Nóż? Ma maksymalny zapas amunicji, więc... Taka opcja jest... O, tak! Czekaj, to jest ten fajny. A ten pierwszy? Nie, ten. O, to wymienimy. Jeszcze laser do tego, moi drodzy. No, to się... No, chyba... Mam dziwne wrażenie, naprawdę strasznie dziwne, że szykuje się boss albo coś w tym stylu. Ale...
Nie chcę krakać, bo... Bo ja mam farta, że wykrakam zawsze. Widzę, że tutaj sobie ładnie pojedliście. Kolejny etap. Zabity? Nie, tutaj był. Dobra, w plecy dostałeś, to zginąłeś. Skąd, skąd? Skąd waliłeś? A tu jesteś. Dawaj, 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 wychodź. Ten shotgun naprawdę ma fajny rozrzut, taki w tym sensie, że... O, tak, 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 tak. Musiałeś podwójnie dostać, widzę, bo chyba kaski mają czy coś w tym stylu. 69 amunicji było. Zapasowej. I ta muzyka taka klimatyczna, nie? Nie jakiś, kurde, heavy metal czy coś? 6? Zablokowane. No to klucze będą potrzebne, a klucze mam któryś z ziomków. Tam na pewno najdalej, jak tylko się da. Dobra, amunicja. Mam maksymalną chyba liczbę tych granatów, więc przydałoby się zacząć trochę z nich korzystać. Dobra, tutaj czysto. Tędy będę miał przejść. Mam nadzieję, że nie, bo nie lubię takich... Wo. Co tutaj by było? A nie, jest drabina, więc spoko. Co to było? To chyba była... Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу! Это одноглазый или гонокон? Артём! Чё за... O, ty... No ja co ja teraz zrobię bez ciebie? Możesz opuścić swoje oręże, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь... Добро себе гадай. Сухаревской. Глазновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Dobrze, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Что ж, мудрое решение. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć!